No dobra, no to co? No to włączmy to. Włączmy to. I odpalamy eleksidło. Dzisiaj tylko Eleksa śpiesz, czy tylko coś więcej? Nie wiem. Pupk sprzedał 16 kopii. Co? 16 milionów sprzedał? Kurwa, oni są tak majętną firmą teraz, że to jest aż niesamowite, nie? Ten Bluehole? Przecież. Czy oni kiedykolwiek jakąkolwiek grę stworzyli? Czy to jest studio, które, nie wiem, się skrzyknęło na rzecz PUBG'a? Dobra, główne misje, cierpliwość. Aha. Czekajcie, bo. Kaja, moi drodzy, kurde, towarzysze. Plan bitwy z Ordoma. Eleksator na łowach. To jest dobra misja, żeby tutaj podziałać. I on jest repoks u góry. Dobra, ale my, moi drodzy, musimy się przespać. CS sprzedał 35 milionów kopii. Rezystans, ja ci tylko powiem, że to ile CS sprzedał kopii nie ma żadnego znaczenia. CS jest dosyć tanią grą. Teraz się zastanów, wejść do statystyk jakichś gdzieś, które pewnie nie są udostępnione. Jakie pieniądze pochodzą ze sprzedaży kluczek i skrzynek w CS-ie? Ogólnie wszystkiego, co tam dodatkowych zawartości w CS-ie. CS ile tam kosztuje na polskie? 30 zł? 35? A ile pupk kosztuje, nie? Kalan! Dobra, ja sobie jakiegoś frajera jeszcze wezmę. Ja muszę sobie kogoś wziąć. Czy to jest Zouza? To co, chcecie, żeby Zouza szła? Chodź za mną. Jasne. No i dobra. No idziemy z Zouzą. Tak chcecie bardzo. Wy ją polubiliście, tą Zouzę, ona elegancko. Wyszły jakieś patche wczoraj do Lexa. Kurde, nic mi się automatycznie nie pobrało, ani nie robiłem weryfikacji plików, bo ja to na Gogu mam, wiesz? Może powinienem. To, co zauważyłem, to z każdym poziomem w tej grze dostajemy po prostu mniej expa. Nie jest tak, że trzeba więcej expa zebrać, żeby level wbić. Tylko jest tak, że coraz mniej expa się dostaje za na przykład potworki. Za takiego, za którego dostałem kiedyś 100, teraz już 5 dostaję. Znaczy kiedyś 100, no, na początku gry. Fajna locha, mówicie? Fajna ubrana. Patrzcie, jaki mam, kurde, patrzcie to. To jest dopiero broń. A według ciebie Elex jest warty zakupu? No według mnie tak, już mam przegranych 25 godzin. Nikt mnie do tego nie zmusza ani nie zachęca, szczerze mówiąc. Sam to sobie robię i wam trochę. A się podpaliłem jak frajer. Kurde, nie mogłem go trafić, widzieliście to?
pewno mi zapłacili. No właśnie problem polega na tym, że nikt mi nie zapłacił za to. Nie? Jak to jest, że gry, które się podobają streamerom... O! Plotki okazały się prawdziwe. Repox. Dowódca Jax, wciąż żyjesz. Elexator Repox, jak sądzę. Gdy byłem dowódcą, ty byłeś chłopcem na posyłki. A teraz jesteś nikim. Moja śmierć pomogła mi umocnić pozycję w Lodowym Pałacu. Lojalność się liczy. Byli tacy, którzy przewidzieli twój upadek. Okazało się, że mieli rację. A ty akurat dostałeś awans. Całkiem przypadkowo. Nadal nie mogę zrozumieć, dlaczego zdradziłeś hybrydę. To mnie zdradzono. Powtarzaj to sobie. Co teraz zrobisz? Będziesz tam stał, pogodziwszy się ze swoim losem? Czy zaczniesz walczyć o życie? Nie mam zamiaru umierać, dopóki nie poznam odpowiedzi. Co powie Kallax, gdy mu zgłoszę, że naprawiłem jego błąd? Twój brat będzie skończony. Nie dojdzie do tego. Co jest martwe, powinno takie pozostać. Zniszczę cię! Moc miecza! Między nami wszystko okej? Tak, tak, zabierzmy się do roboty. Czekajcie, tu trzeba zobaczyć. Dorwę cię! O kurwa, tu są inni. Pierdziele, wpadłem w skały. Dobra, moi drodzy, jazda. Łoa! Niebezpieczeństwu śmieje się w twarz. Zabawy z ogniem są niebezpieczne. Uzbrojony łupieżca nie żyje. Nieźli łupieżcy. Czy tutaj każdą postać, którą okładasz miecz, w ogóle nie odpowiada na twoje ataki? Kirek, odpowiada. O! Musimy zhakować. Zaraz ci powiem. Co to oznacza? Aha, że ósemki i trójki nie ma w ogóle. I jest piątka i dziewiątka na innych miejscach, czyli 5. 5, 9. Czemu nie może być? Może być 9. A nie, 5. 4, 2. Czemu nie? Aha, czyli 5, 4, 9, 2. Czyli 4, 2. Kurwa, źle. Źle to zrobiłem. Cztery, dwa, pięć, dziewięć. Wchodzę w to. Apteczka, papierosy, pieniążki, pociski. To niezłe hakowanie. A wy dalej co, kurde? Hakujecie. Plik pieniędzy starego świata. Dziennik miłośnika gór.
płyty główne hakujecie. Konwenter w Abessie. Tutaj musimy iść. Dobra, idziemy tam. No to, moi drodzy, wyprawa. O czym chcecie porozmawiać? O życiu? Mogę wam na wszystkie wasze pytania odpowiedzieć. Jak macie jakiś problem, to zachęcam do rozmowy. Musimy pobiec w to miejsce. A sapera hakujesz? Mi by się też przydało hakowanie sapera. Dobra, jaki mamy level? Mamy 23. A tu jest gigant jakiś. Co ty, Zouzo? Co ty to? Dobra, jakiś bydlak tutaj się pojawił. Nie wiem, co on robi. Pożałujesz. Patrzcie, ona lata i strzela. To jest dopiero sztuka. To jest cyklop! Go cyklop. A, coś się dzieje. Strzał. Nie mam amunicji już. Tu chyba widzieliście to? A pier... Nie chcę mi się z nim bić. Bo nie jest do żadnego zadania. Ukradnę mu to, co tutaj miał. Sorry, cyklopie, musiałem cię okraść.
Idziemy tam, przed nami jest taka góra, nie? Na szczycie jest baza. Idziemy tam, to jest konwerter. Te konwertery to są takie budowle, które są zlokalizowane w miejscu, gdzie jest eleksit. O, plecak jakiś. Elektrozłom, eleksit. I oni wydobywają po prostu eleksit z ziemi. No i trzeba je wyłączyć. Jest dosyć popieprzona ta sytuacja, bo... Wszyscy chcą na przykład wydobyć eleksit, ale nie wszyscy chcą... Inaczej, każdy chce mieć eleksit i to dużo. I dodatkowo chcą mieć go tylko dla siebie, żeby inne frakcje nie dostawały. Prosta sprawa. Bezużyteczna apteczka, dużo. Szczurokieł. Tu jacyś strażnicy chodzą. Czyżby to miał... Czyżbym miał z nimi walczyć? No, ewidentnie. Czekajcie. Dobra, to odpada tutaj wejście. Ja nie mam zamiaru z nimi w ten sposób walczyć. Eloplepsy ci napiszę. I zadowolony. Będę musiał walczyć, bo oni stoją przy bramie. Dobra, tu sobie zapiszemy. Czy ja z nimi walczę, czy to są... O kurwa, to są jednak. No. Tu robimy safe. Dobra. Idziemy do góry. Ktoś tam nawala. Wariat z niego był. Sprzątający robot. Nie, nie niszczymy, niech sobie tu sprzątają. Czekajcie, tu był jeszcze jakiś żołnierz. Czy go wywaliło w ten sposób? Nie wiem, czy tutaj mamy iść? Do góry, tak. Co to tak nawala? Czy tutaj ktoś jest? Gra trochę za głośno, mówicie? Ustawienia, dźwięk, efekty. Dobra, go hakowanie.
hakuj. Chyba się do tego nie nadaje. Chyba się do tego nie nadaje. No to gówno. Gosiu! O kurde, dowódca albów. Dobra. Idziemy dalej. Nowy poziom. Notatkę miałem sprawdzić, zaraz zobaczę. Widzicie? I to jest ten cały konwerter. I, no i tam wydobywa ten eleksir. Tu oczywiście wszystko zbieramy. Ja sobie tutaj zapisuję. O, jeszcze ktoś jest. Pożałujesz. No i ktoś tam nawala we mnie. Jakiś kurde ziomeczek. Ci albowie to ja nie wiem. Albo nie ćpią tego eliksitu jak trzeba, albo go za mało ćpią, bo coś ostatnio za słabi są. No i tu są nasze nagrody ukochane. Tu dostaniemy fajne rzeczy. Zawsze u góry są fajne rzeczy. Szczaw królewski. Uuu, napój eleksowy, napój. Oj, ale będzie dobry. Co to jest? Nie gadajcie, że broń. Odkupiciel broń. Pokażcie tą broń. Miotacz. Odkupiciel 3000 kosztuje. Ale inteligencji potrzebuje. No i ciul. Dobra. Teraz tak. To mamy. Zobaczmy tą notatkę, co tam ktoś mówił. Pióro. No dobra, a gdzie są notatki? Jedenaście, dwanaście, piętnaście. No i nie wiem, którą zdobyłem jako pierwszą. Chyba 11. 12, 15, 21. Jest milion innych notatek. 8. Puchwa, co mi to daje? 7. Co to są za notatki w ogóle?
Zobaczyć tego nie idzie, więc muszę zapytać, czy w przeciwieństwie do Ryzena, Alex ma optymalizację godną roku wydania. Nie wiem, nie grałem w Ryzena. Proste. Niestety, nie wiem. Ale normalnie chodzi, nic nie zacina, nie ma spadków FPS-ów. Dobra. I jeszcze inwazja na Abessie. Alp zwiadowca, dobra, to będzie spoko. Czyli tutaj jeszcze musimy iść. Widzicie? Uchwa, robot bojowy. No dobra, jakoś tam przejdziemy. Dobra, idziemy. Woo! No tego się nie spodziewałem, że będziesz mi pluł krwią, gościu. A co to za bydlak? Aha, to tutaj się w ogóle wszystko dzieje. Rozumiem. Czasami nie ma co w ogóle walczyć, tylko trzeba... Znaczy nie walczyć, uciekać, tylko walczyć. Teraz tak. Tu, moi drodzy, robimy tak. Pijemy. Robimy sejwik. No i jedziemy. Patrzcie. Tylko to jest ciężka broń. Ale kurde, jak... więcej czekać, jasne? Kurde, leżałaś przed chwilą. Już jestem. Fuch. Zapalił się od miecza, tak, bo mój miecz ma dodatkowe obrażenia od ognia. To jest, kurde, artefaktowy miecz mocarza. To nie jest taki byle jaki miecz, wiecie, to nie jest tak, że z dzisio mysio bierze sobie mieczyk. Tak nie działa. Kurde, pipshot. Skończcie gadać głupoty. Ja wam powiem, mnie to bardzo denerwuje, bo my byliśmy tutaj pierwszymi osobami, które grają w ogóle w tą grę i ją pokazują.
I teraz się śmieją, bo kuchwa, bo dałeś źle staty, bo poszedłeś w siłę, a trzeba było iść w inteligencję. Ludzie, nikt przed nami nie grał w tą grę, nie ma żadnych filmów i poradników. I to jak my rozdamy punkty, to wy będziecie na przyszłość właśnie wiedzieć. No i beka polega na tym, że ja chciałem zrobić wojownika i łucznika, tak? No i zrobiłem statystyki takie pod siłę i zręczność. Ja pierdolę, zrobiłeś w siłę, trzeba było maga robić. Albo strzelać z pistoletu. Ale ja chciałem zrobić wojownika, który bije z toporka. Ale trzeba było, bo są bronie, które strzelają laserem, to trzeba laser było zrobić. Najmądrzejsi na świecie wszyscy są teraz. Dobra, tutaj sobie zrestartuję chyba, bo tu zginę. Dobra, sobie czytamy grę. Dobra, kogo musimy pokonać teraz jeszcze? Co to jest? To jest źle zaktualizowane. A nie, dobrze jest. Alb zwiadowca. O co kurwa chodzi w ogóle z tym? Tego się nie spodziewałem, że będzie strał kurde zimą. Po co zwracasz uwagę? Bo potem ktoś uwierzy im, rozumiecie to? Ktoś przyjdzie na czat i będzie się pytał, a w co robić statystyki? I taki kurde głupek jeden z drugim będą wmawiać jakieś głupoty graczowi, który chce się czegoś dowiedzieć. Kurwa, tu jest zimno, zamarznę. Ja ich nie pokonam od tak. Dobra, ja muszę zrobić to inaczej. Jedzenie z puszki i napój energetyczny. AP nam się regeneruje. To jest kto? Alb zwiadowca. Wow, sam się podpaliłem. Dobrze, Dawidek. Podpalaj się, tak, tak.
ciężko będzie, bo ja nie wiem. Kurde, jak oni są w grupie, jakie to jest ciężkie. Trzeba ich pojedynczo wyciągać. Nie mam strzał do łuku. Musiałbym strzały sobie załatwić. Byłoby dużo łatwiej. Kurde, nie bij tym młotem, jak ja się nawalam. Oh fuck. To nie jest miłe. Bo trafiają. Patrzcie, co się dzieje. Trafiają wszystkimi pociskami, nie? Znaczy, może nie wszystkimi, ale jednak trafiają. Co znaczy, że cheaterzy. Przecież nikt by nie trafił nigdy. O, Zouza. Cześć. Kim ty jesteś? Alp. Takiego Alba to ja nie chcę. Patelnia lepsza od tarczy. Dobra. Bochenek ogrodnika. Surowe mięso jest słabe. Butelka wody i piwo jest dobre. Dobra, odnawiamy sobie HP. Okej. Siła. Tu sobie zapisuję. No i jedziemy z tym koksem. No to jazda. No nie, nie dam rady tak. Bo teraz wszyscy we mnie atakują. No jak ja mam to zrobić? Nie mam HP! Aaaa! Dobra. Zregeneruję sobie HP. Trzeba ich zabić jakoś. Nie mogę tego, nie mam jak ich zaatakować. Borowika sobie zjem. Dobra, jadę w nich. Bierz na tarczę. Czyli wychodzi na to, że zwiadowcę jeszcze tylko muszę ubić, tak? Patrzcie.
Dwóch zwiadowców. Oni tam byli. A może tu bym... Czekajcie, zwiadowca jest gdzieś... Jeden zaznaczony tutaj. Ale zginął. Zlutowany. Dobra, czyli tylko tutaj jest teraz jeszcze. Do znalezienia są. Gdzie się znajdują? A, biegną, biegną. Dobra. Dobra, tutaj jeszcze troszkę. Zapisałem. Dość tego. Uff. W końcu. Dobrze. Zapisane. Fu. Główne misje. To nie to. A, to są ukończone, kurwa, co ja robię. Dobra, moi drodzy, idziemy. Idziemy się z Zordonem pogadać, to jest ważna sprawa. Go Zordon. To będzie bardzo przegadane teraz. Tego chłopa nie lubię. Udało mi się pozyskać bardzo silną czarodziejkę należącą do frakcji berserków. Nazywa się Kaja. Świetnie. Czy udało ci się ją przekonać do naszej sprawy? Pomoże nam czarodziejka Z frakcji berserków, Kaja. Wezwiemy cię, kiedy dojdzie do konfrontacji z eleksetorami. Dobrze. Masz jeszcze jakieś wiadomości? Oddziały Albów w północnej Abyssie zostały pokonane. Bardzo dobrze. To było konieczne. Nie mogliśmy dopuścić do przegrupowania sił w Abyssie. Dobrze. Masz mi coś jeszcze do powiedzenia? Wyłączyłem konwerter w północnej Abyssie. Jesteś szybszy, niż się tego spodziewałem. Lodowy Pałac już pewnie rozważa, co robić. Dobrze. Masz mi coś jeszcze do powiedzenia? Eleksetor Repox nie żyje. Możliwe, że dzięki temu uda ci się pozostać w ukryciu chwilę dłużej. Dobrze się spisałeś, dowódco. Znacznie przysłużyłeś się naszej sprawie. Z pewnością hybryda już zdał sobie sprawę, że na horyzoncie pojawiło się nowe zagrożenie, z którym musi się liczyć. Do tej pory zajmowały go głównie poczynania czarodziejów w Edanie. Wiesz, dlaczego się ich obawiał? Sądzę, że dowiem się tego od ciebie, Jax. Zlecił ci odnalezienie pielgrzyma. Udało ci się odkryć coś, co wyjaśniłoby obawy hybrydy? Nie ukończyłem misji. Zestrzelono mnie, nim dotarłem do pielgrzyma. Wygląda na to, że do tej pory hybrydzie nie udało się doprowadzić tej misji do końca. Zdaję sobie sprawę z tego, że berserkowie transmutujący Eleks są największym zagrożeniem dla Xakoru. Mimo tego wciąż nie znalazł pielgrzyma. Być może hybryda ma rację. I okaże się, że to wolni ludzie są największym zagrożeniem. Czy nadal mam cię przekonywać,
że to hybrydy należy powstrzymać. Nie wiem, jakich dowodów potrzebujesz, by odkryć zagrożenie, jakim jest Xan. Bez względu na to, jaka przyszłość nas czeka, jestem pewien, że Thorald odegra w niej znaczącą rolę. Jego wiedza oznacza wygraną lub przegraną w tej wojnie. Myślę, że Thorald opracowuje sposób przemieniania Eleksu w manę bez konieczności zabierania go do świątyni w Goliet. Jeśli mu się uda, hybryda straci olbrzymie ilości Eleksu. Tak, a jak wiemy, hybryda chce zagarnąć dla siebie cały Eleks Magalana. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby berserkowie przemienili znaczną część Eleksu w manę, nim hybryda zdąży go zażyć. On nigdy do tego nie dopuści. Pozycja berserków stałaby się o wiele silniejsza, a jego plany ległyby w gruzach. Albowie zaczęliby tracić, a oni zyskiwać. Łatwo sobie wyobrazić, co zrobiliby z naszymi ludźmi. Lodowy pałac by upadł, albowie zostaliby wybici do jednego. Nie możemy do tego dopuścić. Zaryzykuję. Odpowiedni poziom emocjonalny. Berserkowie nigdy nie poddają się ludobójstwa. Nie, nie możemy do tego dopuścić. Zero. Czyli wyłączyć grę. Paladyn wziąłby dwa, ale ja jeszcze nie jestem paladynem. Cicho. Czekam na święcenia. Berserkowie dobra, nigdy nie podejmą się ludobójstwa. Czyżby nie chcieli pomścić swoich ludzi, którzy ginęli wyrzynani przez Albów? Musisz dokończyć dawną misję i zabezpieczyć wiedzę, którą posiadł Thorald. Od tego zależy los nas wszystkich. Powtarzasz, że wszystko zależy ode mnie, a co z tobą? Na czym polega twoje wsparcie? Co robisz, by powstrzymać hybrydę? Jeśli chcesz, bym ci pomógł, musisz mi najpierw pokazać, po której stronie jesteś. Chcę zobaczyć armię, o której mówiłeś. Jak sobie życzysz. Powinieneś wiedzieć, z kim masz do czynienia. Dzięki za suba. Mutant. Dominuset, dzięki za 13 lat razem. Zostało ze stworów, które zamieszkiwały niegdyś stary świat. Eleks daje siłę tym, którzy potrafią się mu oprzeć, ale wszystkich innych czynią niewolnikami. Więc to jest armia Zargona. Uzyskał moc kontrolowania mutantów. Może zmusić te stwory do wykonywania jego rozkazów. Ciekawe, jakie jeszcze moce skrywa. Obcy. Skoro nasze ścieżki się skrzyżowały, powinienem z tego skorzystać. Rozdział trzeci, otwarta wojna. Powinienem poznać plany hybrydy. A jeśli nie mogę tego zrobić poprzez jego sprzymierzeńców, powinienem znaleźć jej największe podobne. Tego, którego miałem odszukać, Thoralda Pielgrzyma. On poznał tajemnicę, którą hybryda stara się ukryć. Mutanty, to twoja armia. No i co? No i co? No i gówno. Czego właściwie chcesz, Zardomie? Chcesz zostać przywódcą Albów, kiedy hybryda zostanie pokonany? To wojna nie tylko przeciw hybrydzie. Eleksetorzy są jego uczniami. Czy pozostaną mu wierni? Jeśli tak, ich decyzja będzie miała smutne konsekwencje. Chcesz też Dobra, ja wam zaoszczędzę trochę tego pierdzielenia wolnego od Zordona. A ty, dopóki hybryda... Właśnie ja sobie to przeczytam na szybkości. Jak udało ci się zacząć kontrolować mutanty? Zacząłem je kontrolować, kiedy opuściłem Xakor. Tak długo, jak dostarczasz im Eleksu, którego potrzebują, będą wykonywały rozkazy wysyłane do ich chipów. Wiem, gdzie znaleźć taki Eleks. I wiem, jak dowodzić.
Kiedy nadejdzie dzień walki, będą mnie słuchały. Naucz. Nie. Ty masz swoje zadania. Ja mam swoje. Skup się na swojej robocie. Co powinienem zrobić, gdy odkryję plany Toralda? Najpierw trzeba je poznać. Potem zobaczymy, w jaki sposób możemy je wykorzystać do pokonania hybrydy. Chcę wiedzieć. Ile jest rozdziałów? Nie mam pojęcia. Hybryda obawia się transmutowanego Eleksu. Jak myślisz, co mogłoby się z nim stać, gdyby go zażył? Nie wiem, ale aby go do tego zmusić, musielibyśmy się do niego dostać. Powinienem. Dobra, moi drodzy, zrobiliśmy co... Nadchodzi duma Xakoru, naćpany Eleksem i gotowy na śmierć. Co za pała. Konfrontacja z pielgrzymem. Tam jest Torald pielgrzym. My idziemy do... Ile mamy expa? Kurde, brakuje nam. Dobra, musimy iść pierw do tego. Najbardziej wymuskany chleb w całym Edanie. Z pewnością jakiś naczelnik tu waletuje. Ja nie będę komentował tego, co ona gada. Bo to jest kurde Zouza. Ona jest naćpana. Siema ziomek. Widzę. Witam. Potrzebujemy jak najwięcej ale przyrad. Dobra, to ja wszystko wiem. Czy wymienisz manę na Eleks? Chętnie. Nie. Ta technologia sprowadzi na ciebie kłopoty. Głupoty gadacie. Tu jest, moi drodzy, domek jak z Hobbita. Poważnie. Przynieś mi coś do picia. Co to ma być? To ma być, kurde, coś, co mnie uzdrowi, ziomek. Czyli... Kurwa, on już nie ma eliksirów uzdrawiających. Ja jebie. Albowie dostali za swoje. Może teraz zastanowią się, zanim zdecydują się na kolejną. Przynieś mi coś. Co? Czekajcie, ja mu sprzedam coś. Miotacz ognia, odkupiciel. Ej, kurde, odkupiciel kosztuje 3100. Ja go nigdy nie założę. Może sprzedać go za 3000, co? Pilot do drona. A komu to potrzebne? Fala mocy. Nie używam tych czarów. Był na górze eliksir. Aha. Skaner przedmiotów. Złoty szeptuch. Kurde, ile tu mam tych roślinek? Eleks w czystej formie. Pióro. Spoko, już nie potrzebuję. Szpony, tanie, ząb. Elektrozłom. Ja jebie, 175. Metalowy złom. Taśma.
Wytryk 107 sztuk. Ruda żelaza. Dziennik. Notatki. Plik starych pieniędzy. Papieros 307 sztuk. Po co mi tyle? Dobra. Rakieta. To zostawiamy sobie, harpuny. Komórka energetyczna, 1000 mamy. Komórki plazmowe, to musimy zostawić. Dobra, my musimy sobie kupić, moi drodzy. Do zobaczenia. To wszystko, czego ci potrzebuję. Ja potrzebuję amunicję, więc idziemy tak. Co się stanie, gdy staniemy? Ty tam się nie interesuje. Zabierasz mnie do miasta berserków? Masz coś przeciwko temu? Liczyłam na bardziej romantyczną scenerię, choćby Xakor, ale spoko, dam sobie radę z tymi zielonymi skurkowańcami. Chcę się wybierz! Arnie, słuchaj, przyszedłem tutaj, bo słyszałem, że masz amunicję. Strzała. Dobra. No. Handlarz. Szkolenie charyzmy. Kurde. Wędrowny kupiec jest w mieście. O Jezu, bym sobie wylał teraz herbatę. Dobra, czekajcie. Wędrowny kupcze. Ile ci brakuje do paladyna? Niedużo. Czy ty jesteś, kurde, wędrownym kupcem? Co masz na wymianę? Wszystko, czego dusza... Czego dupa zapragnie, czekajcie. Jezu, jakie ty masz słabe rzeczy, to jest nic niepotrzebne tutaj, co ty masz. To jest na śmietnik. Ty się zastanów nad swoim biznesem, bo to chyba długo nie pociągnie. Dobra, hono tutaj, hono. Co możesz mi zaoferować? Wszystko! No i to mi się podoba! Hopla. Hopla. Okej. Kapturz czarnej skóry. Jakieś głupoty, karabiny. Dobra. No i teraz tak. To. No i kurde. Siła plus 2 i będę mógł zajebisty łuk nosić. Widmową cięciwę. Yeah!